Witam serdecznie z krzaków. Tak to wygląda. Nie jestem w afrykańskim buszu ani w australijskim, a jesteśmy w obiekcie straży pożarnej. Tam za tym krzakiem jest Michał z ekipą. Przygotowujemy się i zaraz wchodzimy do środka. Obieg jest duży. Także będziemy mieli dużo zwiedzania. Zapraszam wszystkich do oglądania filmu. Dystrybutor. Możemy wziąć w takim razie resztę sprzętu. Możemy wbijać pierwsze pomieszczenie. Kupa towaru. Jeszcze jest ta ropa jest w zbiorniku. Zderzaki. No to jakaś flaga NSZZ pracowników pożarniczych. Okej. Lusterko elektryczne od. Nie wiem czego. Pasta polerska. Biurko. Kolejne lusterko. O! To jest nawet z migaczem. Ale jest wyłamane. Drewno w workach. A tu? Granulat. Dobra, pierwsze pomieszczenie całkiem ciekawe. UPS tak zwany. UPS. No na bank. No skoro tutaj masz garaż i tu miałeś wozy poustawiane, no to to był zjazd. Marx i Engels, dzieła wybrane. Ale ile stanowisk mieli? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć aut. Kontrola parlamentarna w PRL. Czy w PRL funkcjonowało coś takiego jak kontrola parlamentarna? Nie wydaje mi się. Gorące rytmy nocy. Samba rumba figo fago. On w krawacie, ona nago. Skąd tu tyle gruzu?
strażaków. Tu jakaś centrala i rozdzielnia. Całkiem dobra szufelka. Kawa zbożowa, herbata, pieprz. A to co było? Dyżurka? Tak wygląda, nie? Że tu siedział dyżurny i przyjmował zgłoszenia. Tak? No właśnie. Powiatowe stanowisko kierowania, dokładnie. Dobra, więc tutaj siedział dyżurny i przyjmował wszystkie zgłoszenia pod tytułem Poli się słoma u Lincoka. Uwaga, przy pożarach lasów nadleśnictwa informować bezpośrednio punkt alarmowo-dyspozycyjny. No tutaj też jest mapka, które tereny należą do której jednostki. Plan Brodnicy. O! Która jest czyja? No dobra. No zobaczmy to i wejdziemy na górę. Siemanko. Grzejniki zdemontowane i przygotowane do wyniesienia. Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W każdym pomieszczeniu i na korytarzach zamontowane są głośniki z radiowęzła. Ten tutaj się akurat jeszcze ostał, ale na korytarzu wszystkie są powyrywane. No, no chwytasz i zjeżdżasz, jak jest pożar. No, trzeba skoczyć i się chwycić. Nie może być za wąska dziura, bo jakbyś zjeżdżała, to byś się uderzyła w głowę jeszcze. Od dołu jak się patrzy, to wygląda mniej groźnie. Jeszcze ostał się ryż w szafkach. Kalendarze z 2009, jak na razie najstarsze. O, to jest luty 2018 nawet. Ale już widzę jedną ciekawostkę, którą zaraz wam pokażę. Drzwi wyrwane, więc nie wiemy co to za pomieszczenie. Możemy się tylko domyślać, że to jakaś szafka na podręczny sprzęt. Ale to nie jest to, co było takie ciekawe. Ciekawe to jest to. Stół bilardowy, albo może inaczej, namiastka stołu bilardowego, ale się strażacy nie nudzili. Mieli wolne, mogli sobie pograć w bilarda. Mamy drugą klatkę schodową i drugie przejście w tamtą stronę. A tu pod OSB jest dziura na kolejne piętro, bo zdemontowana rura. Ale za to rura jest tutaj, z kolejnego piętra. Sala gimnastyczna. No tak, tylko nie wiadomo, czy nie jest zamurowane tam też, nie? Ale jak chodzimy, bo ja się zgubiłam już. Tu mamy kolejną klatkę schodową. Stół do ping-ponga.
siatka, bo i w siatkówkę można było pograć i jakaś drabinka. Piękny widok. No tam to prawdopodobnie ta drabinka, która stoi tam. To była druga część tej drabinki. A pięknie. O! Robi wrażenie, co? Trzeba tam wejść i zrobić zdjęcia. No pięknie. Daj tą lampę, kobieto. Zobacz, jak tutaj wysoko można wejść. Tu kolejne piętro. Jeszcze dwa piętra wyżej można wejść. Ale to... Nie. Nie, nie wchodzę. Nie dla mnie. Nie lubię takich rzeczy. Dobra, nie zeszła, to teraz ja sobie muszę jakoś poradzić. Z plecakiem i z lampą w ręku. Zobaczyć plecakiem. No tu specjalnie, zobaczcie, jest wyłożone takimi trocinami, że nawet jakby podczas ćwiczeń zleciał, to sobie krzywdy nie zrobi. Bardzo, oczywiście. Oczywiście, że tak. To teraz patrzcie, ja przydzwonię tak, że wpadnie do okna tam. Prawie. Okno było, ale nie to. No, magazynek na sprzęt. Materace. Od razu mi się przypomina szkoła podstawowa. I pokój WF-isty. I kantorek, w którym były piłki. Materace. I inne zabawy. No jak na razie sala gimnastyczna była najciekawszym obiektem. To jest ta drabina, która była tam przymocowana. Ten dół, którego blokował telewizor Sony. Pęk kluczy do wszystkich pomieszczeń. Kalendarz 2017. Nie jest najstarszy. Najstarsze znaleźliśmy 2018, czyli 3 lata temu to jeszcze funkcjonowało. Anteny samochodowe CB, rewolucja, radia, magazyny wszystkich użytkowników eteru. Ole kurwi. Śmierdzi jak w lęgarni goryli. No, to nas to hałas. Tam kawałek pociętego auta. No, ze ćwiczyni to mieli takie rzeczy tutaj. Tak jak tam w Loboniu, co i autobusy stare i tramwaje mieli na tym do ćwiczenia. Co w takim razie komu przeszkadzało, że to porozwalał? Super.
No, sala lekcyjna. Zaraz usiądziecie i będę wam wygłaszał prelekcję. Urbexowy wykład. No to musiała być piękna makieta, a tutaj rosną szczotki. Ciekawe, co oznaczają. No, to jest gaźnik. Przekrój. Chcesz takie coś? Wykonał kapral kiełpiński. Historyczna, kurwa, historia. To jest, kurwa, pływak. Mhm. To jest gaśnik. To jest pływak wewnątrz ten. Filtr od maski. Filtr od maski. A to co to jest? Zwłoki? Bardzo proszę zająć miejsca bliżej, bo nie będziecie słyszeli całego wykładu. Pani prosto z imprezy, z tego co widzę, po oczach. Kosztorys projektu technicznego. Komenda rejonowa Straży Pożarnych. Cała dokumentacja. Którą stronę mam otworzyć? Proszę otworzyć na stronie 17. Przepraszam, bo ja nie mam. No, czyli jest pani nieprzygotowana w takim razie. Część tych książek, a jest ich tutaj dużo. To ewidentnie relikt PRL-owski, już w tej chwili do niczego nie przydatny jako materiał dydaktyczny, natomiast część tych książek chyba się marnuje niestety. Mogłyby się przydać jeszcze komuś posłużyć. Zresztą zawsze byłem zdania, że książek się nie wyrzuca. Ochrona przeciwpożarowa magazynów. Kurwa. I zobacz, ile każdemu byśmy mogli jednemu dać u nas. I masz przeczytać całą. Całą i potem streścić, o czym było. Szkoda tych książek, naprawdę, bo Bolesław Bierut, życie i działalność. No to, tak jak powiedziałem, PRL-owski relikt, ale część z tych książek na pewno jeszcze by się przydała. Kodeks budowlany, pewnie już kompletnie nieaktualny. Kodeks karny, prawo o wykroczeniach. Poradnik magazyniera. To też musi być zrobione zdjęcie koniecznie. To jakieś dziwne wejście. Zbiornik na olej pewnie. A tu jest garnek, tam jest grill, imprezownia. Coś widać? Ostatni budynek, jaki mamy do obejrzenia. Budynek techniczny. Szkoda brudzić auto. Przestępstwo. Paliło, wszystko jest. Nie, to ewidentnie wygląda na podpalone jakieś. Nie, może przez tych bezdomnych, którzy tu pomieszkiwali. To mogło być jakieś. Ciężko powiedzieć, może tyle tych dziwnych przejść takich różnych. No to mamy obiekt zwiedzony. Duży i fajny. Jeszcze tylko zdjęcie z instrybutorem. Mm-hmm.